rysów dla naszych kibiców. Czy nagadałeś? Daj się, człowieku. Poleciałem 94. Szymek, obiecaj, że po treningu powiesz coś dla naszych kibiców. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Do zobaczenia na stadionie. Ale się wygadałeś. Dobrze? To chodź, coś powiemy. Ja nic nie mówię, za dużo powiedziałem. Pozdrów naszych kibiców. Powiedz, jak ci się podoba obóz Turcji. Bardzo się podoba. Pogoda jest, fajnie jest. Mecze są. Piłka jest, można grać. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. Jesteś... Bracie, które dzisiaj... to już dzisiaj 18? 18 były, o, chciałby 18 jeszcze raz. Jesteś dzisiaj z 14 osobą, także nie jest źle, mam przez tą godzinę. Jak na tę godzinę 14 to całkiem niezły wynik. No, myślę, że serce się zmieniło. Mama nie dzwoniła. Jak mama? To słuchaj, ode mnie no to takie mentalne życzenia będą. Dużo siły psychicznej, dobrej koncentracji i dużo pewności siebie. Happy birthday, Bartol, and I wish you all the best. Mati, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. W swoim imieniu i całego sztabu medycznego życzymy ci stalowych mięśni, stalowych płuc, żeby cię kontuzje omijały. Mati, wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Dużo zdrowia i jak najwięcej takich bramek jak we wczorajszym sparingu. How do you say happy birthday in Georgia? Gilocoda, but there is stress. Bartol, życzę ci dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, a jak będziesz miał zdrowie, to myślę, że ta runda będzie twoja. No właśnie, Bartol, sporo osób dzisiaj dzwoniło do ciebie z życzeniami urodzinowymi? Bardzo sporo, no. Przede wszystkim rodzina, ale także i znajomi. Więcej było na pewno wiadomości z racji tego, że jesteśmy za granicą, ale życzeń było na pewno bardzo, bardzo sporo. A powiedz, jak przeważnie spędzałeś urodziny swoje, bo to taki termin, kiedy no jest ta przerwa pomiędzy rundą jesienną a wiosenną. Często zespoły są praktycznie zawsze na jakichś wyjazdach, obozach i to też zawsze tak trafiało, czy udawało się czasami jednak spędzać? No czy odkąd przyszedłem tutaj do Zagłębia, to za każdym razem, nie za każdym razem, ostatnio, tak, chyba rok temu bodajże wyjechaliśmy później, to jeszcze byłem w Lubinie z narzeczoną, w Karpaczu wtedy byliśmy, jeszcze pamiętam, a wcześniej to z każdym razem właśnie spędzałem tutaj z drużyną w hotelu, zawsze hotel fajnie przyniósł jakiś torcik i bardzo miło na pewno było.
25 urodziny to myślę bardzo dobry czas na małe podsumowania. Jesteś tutaj już razem z nami 2,5 roku. Powiedz, jak się czujesz w naszym zespole przez ten czas? Obecnie muszę powiedzieć, czuję się bardzo dobrze. Na pewno też jestem taką osobą, która potrzebowała troszkę czasu, żeby się zaklimatyzować, ale na pewno biorąc pod uwagę ten czas, który tu jestem, to już nadszedł właśnie ten moment, że czuję się tutaj bardzo dobrze. Zaklimatyzowałem się z drużyną, z szatnią, w ogóle z całym otoczeniem lubińskim bardzo dobrze, także na pewno mam miłe teraz wspomnienia, już jeżeli na ten moment mogę to odmówić, oraz no, z uśmiechem przychodzę na zajęcia treningowe, spotykam się z chłopakami, także podsumowując, jestem szczęśliwy. Przychodząc tutaj do naszego klubu, do Zagłębia, grałeś wówczas w trzecioligowym Ruchu Chorzów. Powiedz, jeśli oczywiście pamiętasz, jakie wtedy były twoje cele, twoje marzenia związane z grą Ekstraklasie w chwili, kiedy podpisywałeś kontrakt z naszym klubem? Jeżeli mogę mówić o marzeniach, to one zawsze od małego były, żeby przebić tatę, który grał w starej drugiej lidze, czyli teraz jakby pierwszej, także moim celem było zagrać w Ekstraklasie i to sobie postawiłem już za małego i na pewno do tego cierpliwie dążyłem przez wszystkie kluby, które przechodziłem. I byłem bardzo dumny i z siebie i no muszę powiedzieć, że się popłakałem na wieś o tym, że dołączę tutaj do ekstraklasowego klubu, także niesamowite przeżycia. A jakie są teraz obecnie plany? One gdzieś na przestrzeni tych lat i też twoich występów w Ekstraklasie się nieco zmieniły? No na pewno, z kroku na krok chciałoby się wchodzić na coraz wyższe szczyty i ja takie też mam przed sobą, także chciałbym zajść jak najdalej, będę tylko potrafił, a na pewno dam z siebie 100%, zrobię co będę potrafił i aby po prostu osiągnąć szczyt swoich możliwości, a wiem, że jeszcze jest wyżej. A gdybyś miał sobie złożyć życzenia na te 25 urodziny, to czego przede wszystkim sobie byś życzył? Klasycznie na pewno zdrowia. Nie ukrywajmy, bez tego ciężko cokolwiek no spełnić i to jest, uważam, najważniejsze, ale również no szczęścia i mam za pół roku też ślub, także chciałbym, żeby ten okres też dla mnie był bardzo, bardzo taki udany, żeby wszystko ułożyło się tak jak planuję. A resztę życzeń zostawię dla siebie osobiście. No to tego właśnie w imieniu całego klubu i wszystkich kibiców ci życzymy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.